osób, ale bardzo się cieszę, że tutaj wszyscy jesteście. Gdyby nie burmistrz i pomoc tutaj miasta Środa Wielkopolska, to by nie powstało. Jedyne, co chcę tylko podkreślić, że gdy przyszedłem do pana burmistrza z tym projektem, z tą ofertą, pan burmistrz się nawet nie zawahał, powiedział: Tomek, robimy to. Tak jak powiedział Dominik, który stawiał ten park, że jest to najszybciej zrealizowany park, jaki robił. Normalnie zajmuje to rok. U nas to zajęło tylko 3 miesiące, więc ogromne brawa. Witam Was bardzo serdecznie w Środzie Wielkopolskiej. Wiem, że część przyjechała z zewnątrz, więc ma okazję się zapoznać z tym, myślę, że fajnym terenem rekreacyjnym. Doszliśmy do wniosku i mieliśmy takie miejsce, że wspólnie z Tomkiem tutaj spróbujemy coś fajnego na tym miejscu zaaranżować. No i się udało. I to jest ważne, a miarą tego, że było to potrzebne i miarą sukcesu jest to, że Wy tutaj jesteście, bo oczywiście to, że zaproszenia od Tomka no nie wypada nie przyjąć. I rozumiem, że większość z Was przyjechała dla niego, ale mimo wszystko miejsce i ta instalacja będzie służyć przez następne lata wszystkim fanom kalisteniki i wszystkich takich sportów siłowych, bo tutaj przecież będzie można rozwijać swoje umiejętności i tężyznę. Więc zapraszamy wszystkich wielokrotnie tutaj do nas. Miejsce jest naprawdę fajne. No chyba nie ma nic lepszego niż pokazać piękne, wyrzeźbione ciała na plaży. Nie chciałem powiedzieć, że jak w słonecznym patrolu, no ale trochę tak jest, nie? Także wszystkiego dobrego, moi drodzy, fajnych zawodów Wam życzę, dobrej sportowej rywalizacji. No i oczywiście zwycięzcom będziemy gratulować później, bo tacy również będą, stoją już puchary, wszystko jest przygotowane. Także rozpoczynamy dzisiejsze zawody, ale najpierw zanim je rozpoczniemy, to oficjalnie otworzymy ten park do treningów właśnie kalisteniki i wszystkich tych sportów, które można na takich instalacjach uprawiać. Wszystkiego dobrego. Poszło. Słuchajcie, ale to nie koniec. Pan burmistrz dotrzymał słowa, ja uwisiałem 30 sekund na jednej ręce, ale nikt nie widział, jak pan burmistrz wisiał 30 sekund, więc czas to zweryfikować, prawda? Zaraz sprawdzimy formę burmistrza. Na tym, tutaj na chwilę. No to jest akurat wkrętka, bo obiecywałem, ale tak do końca nie wierzyłem, że ta obietnica będzie musiała być zrealizowana. To jest dla mnie sprawdzian dosyć duży, tym bardziej, że nie próbowałem tego. Zobaczymy. No to co, lecimy. Panie burmistrzu, wykonujemy zwis, jak nogi będą oderwane, liczę czas. Czas leży. Doping, doping, doping! Mamy 5 sekund! 10 za nami, jeszcze 20. Damy radę, damy radę! Zabawa. Forma dopisuje. Uwaga, zostało 10 sekund, czamy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mamy to! Panie burmistrzu, w ramach nagrody za rok tu robimy Mistrzostwa Polski. Niech się stanie. Udokumentowane.